Dzień dobry. Kontynuujemy naszą przygodę. No i niech ta muzyczka się skończy. Proszę. Dziękuję. W paśmie X-Pix Mountain spadł samolot należący do Władimira Buchata, podejrzanego rosyjskiego biznesmena. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby, pilot oraz pasażer, który przybył z rodziną na Europie. Ze względu na konieczność natychmiastowej operacji, Rosjanie wysyła po doktora swój prywatny odrzutowiec. Podczas lotu powrotnego pilotu na lotnisku Wilhelm szybko startuje, ponownie natrafia na Śnieżycę nad X-Pix Mountain. Zgłasza do kontroli lotów problemy, ale przez warunki pogodowe informacje są mało czytelne. Kontakt radiowy urywa się po paru minutach. Maszyna automatycznie zadaje sygnał Mayday. Służby medyczne odnajdują doktora Hornera żywego, jednak jego stan jest krytyczny. Pilot nie przeżył katastrofy. Nice. O, tutaj to warunki mamy za je fajne. Kurde, to mnie tutaj jara. Dobra, zróbmy sobie od razu, wiecie co, zróbmy od razu, chociaż dron raczej nie powinien latać w takich warunkach. Ciekawe, czy możemy to oszukać i zrobić sobie skan terenu, czy nie, czy jeszcze nie, bez momentu odnalezienia wraku. Skanuj części, strefa pierwsza, okej, czyli możemy sobie tym dronem poradzić. Ale w taką śnieżycę to chyba, powiem wam, że ciężko. Serio. Ale to nam ułatwi poszukiwania, na pewno. Tutaj mamy bardzo dużo obiektów, dobra. Bardzo dużo obiektów jest tutaj, pójdźmy sobie najpierw w tą stronę. To jest chyba... To jest pralka, w górach. Spoko. Co, schodzimy na dół. Tutaj sobie na dół schodzimy. Tędy możemy gdzieś przejść, czy nie bardzo? Tutaj możemy, jakiś jest element, ale to jest, widzę, że tak naprawdę ognisko, ławeczka. I czy mamy tutaj jakiś ślad czegokolwiek? Nie. Nie wydaje mi się. Nie, to jest tylko... A, tu jest jakaś kaseta, magnetofon. Dobra, to magnetofon nas też nie interesuje. Tutaj nic, nie ma nic. Dobra, no to co, idziemy w drugą stronę, tak? Teraz, tędy się przebiegniemy. Oj, warunki atmosferyczne naprawdę ciekawe. I kurde, gdzie ja mam tu przejść teraz? Halo, w górę, tędy. No, jest kawałek drogi, żeby dojść do tego wraku. Mamy wrak. Mamy wrak. Więc jest tutaj fajniutko. Jest to taki dosyć, powiem, że jebitny wrak. Uczyłem. Na ramię YouTube tutaj za to słowo skasuje. I na tym się skończy. Ale tutaj już to już jest taki dosyć spory samolocik. Muszę przyznać. No już, kurde, zbugowałem się. Halo. O-oh. Kurde, no. Dobra, możemy przejść po wraku. Okej. Okej. I zabezpiecz wrak. No i wrak jest... Wrak mamy zabezpieczony. No i co? I teraz musimy znaleźć tak naprawdę jakieś fragmenty tutaj, które wskazywały, że tą naszą katastrofę określiły, tak? 8 elementów. Tutaj mamy jeszcze jakiś element, to jest na pewno element poszycia samolotu w 100%. To drzewo tutaj takie połamane. Ciekawe. Skasowało i to równo, więc było cięcie drzew, to 100%, tak? Zobaczmy piątkę, tą mapę naszą, gdzie tutaj wszedłem trochę nie w tą stronę, czyli pukajmy u góry. Pukajmy bardziej u góry. Kurde, to chodzenie tutaj to jest
pierdzielec, kto to wymyślił. To akurat tutaj twórcy gry się nie popisali z chodzeniem po takich obiektach. Dobra. No, skocz mi tutaj, tędy, proszę, przejdź, przeskocz, dziękuję. Kolejny element. Gdzie jeszcze tutaj mamy? Tutaj coś mamy, ale kurde, no nie da się tutaj skoczyć. A, pierniczę. Już jest na grubo. Ta zawierucha tutaj napierdziela tym śniegiem. Serio nic nie widzę. Po wraku się uda jakoś przejść? Nie, nie udało się. O, tutaj jest. Tu jest jeszcze jeden element. Dobra. I co nam tu jeszcze pozostaje? Tutaj, w tą stronę nam każe iść. No tylko weź coś. Weź i tu wejdź. Jest, dobra, jeszcze jeden dowód. A, czarna skrzynka. O, dobra, udało się. Dobra, przygotuj dokumentację fotograficzną. Czego? Okej. Okej. W porządku. Jeszcze dwa zdjęcia do wykonania. Tutaj jedno. Na pewno. Ok. I gdzie jeszcze? Co u góry gdzieś pewnie, nie? No, wskakuj, wskakuj, wskakuj. Tutaj, dobra. Czyli cały wrak jeszcze stąd będziemy pewnie fotografować. No i dobra, zamów transport wraku. Grubo, 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 grubo. Dobra, jedziemy do hangaru ustawić przyczynę katastrofy, nie ma co. Trzeba będzie rozwiązać tutaj tą wspaniałą, wspaniałe śledztwo. Już mamy do czynienia z większym samolotem, jak widzicie, gdzieś jednak ten hangar nam się tutaj trochę wypchał. Dobra, przeczytamy case'y, co my tam mamy na case'ach. Case file, o Jezus. Dobra, blablabla, tryb samolot, blablabla, to ofiara jedna, liczba pasażerów jedna, okej. Okay. Samolot jest własnością przemieranego biznesmena rosyjskiego pochodzenia Władimira Bulhata, maszynę pilotową ex-pilot wojskowy Oleg Soudatov. Nic nie wiadomo na temat jego bliskich. Na pokładzie znajdował się dr James Homer, który w trybie pilnym wracał z wakacji, aby przeprowadzić nagłą operację po udarze mózgu Bulta. Samolot miał międzylądowanie w Ifot, gdzie uzupełnił paliwo na typu profesorowy w ciągu Los Angeles. W trakcie przelotu nad masywem Ike Peaks, Montes zgłaszał usterki, ale ze względu na ciężkie warunki pogodowe i mocny akcent, kontrola wieży nie zrozumiała, w czym tkwi problem. Chwilę później samolot zniknął z radarów, podjęto akcję poszukiwawczą. Cudem udało się znaleźć żywego doktora, który został przetransportowany do Liberty Medical Center w stanie ciężkim. Pilot zginął na miejscu. Uwaga, ten model samolotu nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji. Wiele systemów maszyny mogą mieć unikatowe i nie do końca sprawdzone rozwiązania. No to ciekawie będzie. Dobra, zobaczmy flightbook. Zaczniemy od starego. Dobra, w ogóle szef wraca po butu na ranczu, lot bez zakłóceń. Wylot na spotkanie, samolot sprawny, wszystko ok. Z maszyną wszystko ok. Maszyna sprawna. Pogoda gęste chmury na Hula Island. Lecę, muszę się śpieszyć. Co trwania lotu około 5 godzin. 26.08. 27. Pogoda. Przed chwilą pogoda zaczęła się psuć. Gęsto pod śniegu. Dobrałem doktora. Coś chyba szwankuje w maszynie. Opiszę dokładniej po wylądowaniu w LA. Międzylądowanie Will to uzupełnienie paliwa. Zaraz startujemy dalej. Pogoda coraz gorsza. Duży opad śniegu. No i to jest jakby wszystko, co wiemy na ten temat. Zobaczymy logi naprawy. Dobra.
Service, wymiana awaryjnych drzwi ewakuacyjnych, naprawa systemu wentylacji kabiny, wymiana panelu wskaźników na kokpicie. Pozostałe systemy maszyny zostały sprawdzone i są sprawne. Przegląd i konfiguracja, kompleksowa inspekcja instalacji elektrycznych, wymiana filtrów oleju i paliwa, przegląd i wymiana wyposażenia ratunkowego, brak znalezionych innych usterek. Borys, numer. Dobra, kolejne z 6 sierpnia. Przegląd okresowy samolotu przeprowadzono. Naprawa awaryjnego systemu zrzutu paliwa, kalibracja przyrządów pokładowych, niewykrytych innych usterek w maszynie Borys. Dobra, znowu Borys wykonał nam kolejną w grudniu inspekcję. Przegląd i serwis, wymiana akumulatora, regulacja układu napędowego, konserwacja pokrycia skrzydeł, brak innych problemów Borys. No i drugi, tak. Kompleksowy przegląd maszyny, wykonane następujące czynności, wymiana oleju w silniku, naprawa układu chłodzenia, konserwacja układu hamulcowego, sprawdzenie i kalibracja systemu GPS. Brak usterek. No to co? No to jest pusto, tak? Nic nie wiemy. Dobra, czy zdjęcia coś nam powiedzą? Wykonaj skan na oblodzenie. Okej. Okay. Zdjęcie nie wnosi nic do sprawy. Zdjęcie nie wnosi nic do sprawy. Zdjęcie nie wnosi nic do sprawy i wykonaj skan na oblodzenie. Czyli przynajmniej wiemy, że... No ale... Nie no, w przypadku warunków jakichś tam górskich, takich tego typu, no to, to nie wiem, no to jest logiczne, tak, że już przy takich wysokościach, jak ten nasz samolot latał, no to, no to nie ma co. Dobra, LMC, czyli Liberty Medical Center, obecnie przebywa w śpiące farmakologicznej, czyli nic się za wiele niestety nie dowiemy. Oficer Anderson. Pokaż się tutaj, halo. Ustaliliśmy, że samolot był własnością szemranego rosyjskiego biznesmena Władimira Bulhata, właściciela Rus Oil. Pilotował go jego ochroniarz Oleg Soldat, ekspilot wojskowy. Nie przy takich typach jak Władimir nie można wykluczyć żadnej możliwości. Warto podpytać FBI, czy wiedzą coś więcej. Dobrze. Dobrze, czyli teczka ze świadkami tutaj jest już ogarnięta. Łapiemy się za telefon. Zacznijmy od FBI. Władimir Bulhat ma liczne powiązania z mafią. Nie można wykluczyć, że był nieudolny zamach na jego życie. Dobra, pani Horder. Mój mąż jest neurochirurgiem, dawno Bulhat był jego pacjentem. Byliśmy na wakacjach, gdy Bulhat dostał wylew. Konieczna była szybka operacja, a Rosjanie ufał tylko mojemu mężowi. Przysłał po niego swój odrzutowiec i zaoferował 500 tysięcy dolarów. Mówiłem mu, żeby się nie zadawał z tym rosyjskim bandytą, skusił jego pieniądze. Jestem pewna, że ktoś chciał, aby mąż nie doleciał na jego operację. Oby James wyszedł z tego. Okej, okay, mechanik Borys. Szkoda, Lega, dobry gieroj. Ja serwisuję samolot. Wiem, że był problem z odladzaniem. Udało mi się to naprawić, ale to prowizorka. Trzeba było wymienić cały system. Tylko nigdy nie było kiedy, bo boss ciągle musiał latać. Dobra, czyli mamy ten system odlodzenia, jakby ten system oblodzenia, tak? Nie odladzania system, tak? Nie zadziałał nam poprawnie. Więc mamy trzy tematy. Zamach i, znaczy w sumie takie dwa. Zamach i... I tak naprawdę doktor w śpiączce, no i ten system odladzania. No cóż. Dobra, zrekonstruujmy. Zacznijmy może tak. Zacznijmy może, weźmy czarną skrzynkę sobie. Weźmy sobie czarną skrzyneczkę do badania. Uwaga, będzie głośno. I'm not sure if it will work. It's so... Flight Tower. This is flight number. We're flying over Eagle Peak Mountains. Conditions are very difficult. I think we have a problem with... I'll try to... No i tak, za wiele się nie dowiemy. Za wiele się nie dowiemy z wynikając z tej czarnej skrzynki, ponieważ część komunikatów jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo niezrozumiała. Więc nie mamy szansy w jakikolwiek sposób, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. No nie ma opcji po prostu. Zobaczymy, jak tam pójdzie analiza czarnej skrzynki. Może coś nam wykaże, może nie. Nie wiem. Sprawdzimy. Element poszycia, to już jest chyba z drugiej strony gdzieś, jakiś brak, czy tył? Czy gdzie tutaj mamy ten element poszycia? Halo? Rzućmy okiem w tył. To góra w takim razie gdzieś. Dołu nie, no to góra. Tak.
Tu jest okno na pewno, więc to będzie z tej strony, tak. Element poszycia kolejny, dobra, tutaj dół, pod oknem, ok. Wiele nam tu nie, raczej chyba nie wniesie do tematu. Mam takie przeczucie. Niestety. Z drugiej strony tył, dupka, nie sięgnę. Przejdźmy naokoło. Dobra, element poszycia z tej strony. No, trochę tych elementów tutaj mamy. Element poszycia, czemu on jest nieoznaczony numerem? To już jest tutaj niedopatrzenie. Druga strona. Dobra. No i dobrze. No to co? To co? Kolejny. Dalej mamy trzy zadania. Wykonaj skan wraku i mail z odczytem czarnej skrzynki, więc sobie wysyłamy szybciutko skan wraku. Zrobimy. Raz, dwa. Na wszystkie możliwe tematy. Zaczniemy od oblodzenia tym razem. No może to być stricte właśnie techniczna usterka, nie? Jeżeli chodzi o oblodzenie, to tu z warunki pogodowe dały się w znaki. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że to mógł być tutaj zamach w tej kwestii. Skan wykazał nieprawidłowości. No, czyli tak jak mówiłem, tutaj będziemy szli pewnie w kierunku obludzenia. Wiecie, oglądało się katastrofy przy stworzach, no to... To człowiek tutaj, daje radę. Się człowiek śledztwo oglądał. Gdzieś są takie elementy wspólne. Mimo wszystko gdzieś tutaj podchodzą do tej gry. No to mamy... mamy podejście, nie? Wiemy, że... Warunki pogodowe były straszne. Teraz ma być potwierdzenie, że tutaj to odladzanie nie działało. Było zrobione prowizorycznie. To nie wydaje mi się, żeby tutaj był jakiś czynnik ludzki, ale mogę się mylić. Mogę się naprawdę mylić. Dobra, co tam w tych mailach mamy? Blackbox decoder. Zapis odczytu jest uszkodzony z fragmentów nagrania. Słyszę, że pilot miał jakiś problem, ale nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną. Prześlij zapis do studia rekonstrukcji dźwięku w celu... okej, okay, dobra, czyli wysyłamy do rekonstrukcji. Obłodzenie. Stan obłodzenia wykazał możliwą usterkę systemu obłodzenia w lewym skrzydle. System obłodzenia należy wysłać do dalszej ekspertyzy laboratoryjnych. Materiałów wybuchowych nie wykryto. Lotnisko Wilfor. Dokładnie pamiętam ich pobyt. Pilot był podenerwowany, tankował szybko, śpieszył się, nie chciał odlatać z samolotu, to by się przydało. Nie jestem pewien, czy tankował pełne baki. Dobra, czyli pojawi się jeszcze wątek paliwa. Zapewne, czy tutaj nam się zamach, samolot, nie wybuchł. No nie, no nie wybuchł. No. Gdzie? Nie, no nie, no nie wybuchł. Gdzie? Jak miałby wybuchnąć? Dobra. Z sondą sprawdzimy sobie stan paliwa. Stan paliwa tutaj pusto? Nie, jest paliwo. Dobra, jest paliwo z tej strony. Zobaczymy sobie tutaj. Przyczepimy z tej strony. Paliwo jest. Więc wiemy już, że jakby paliwo nie było. Nie było tutaj w żadnym stopniu. Problemem. Dobra, lewe skrzydło, tak? Oni nam powiedzieli. System odladzania lewego skrzydła. System odladzania demontujemy. Idziemy to, dupniemy do ekspertyzy. No, ja myślę, że to będzie prosta katastrofa. Znaczy, to będzie prosta katastrofa i tutaj nie będzie żadnych jakichś takich większych sekretów, czy ukrytych tajemnic, morderstw, czy czegoś takiego, bo po prostu jest to najzwyczajniej w świecie, myślę, że awaria. Ale może się mylę. Nie wiem. Może jestem w błędzie. Pragnę uzyskać świadomość, jego stan pozwala na telefoniczne przesłuchanie. Dobra, czyli doktorek. Dawaj, dzwonimy do doktorka. Ale ma limo. Halo, niewiele pamiętam, poszedłem spać, aby wybaczyć przed operacją. Jedyne co pamiętam, to że w kabinie było przeraźliwie zimno. No tak, czyli co? Czyli w ogóle systemy w samolocie jakby wsiadły. To teraz co wysiadło?
czyli było przeraźliwie zimno, no to gdzieś mamy tutaj, gdzieś tu na pewno jest, jest pogrzebany w usterce technicznej. Nie wierzę, że nie. Nie wierzę, że nie. Dobra, niestety mechanik, wyśnik szczegółowy badania wykazał usterkę systemu obladzania lewego skrzydła, w jego wyniku system pracował w okolicach 70. Aha, nie stanowi podstawowej przyczyny katastrofy. Udało się odczytać zapisane skrzynki, pilot klnie na zimno, ale też coraz niewyraźniej, ciszej mówi, tak jakby zapadł w sen. Sugerujemy sprawdzenie systemu ogrzewania w samolocie, w szczególności w kabinie pilota. Aha, no ale 8 stopni, no to też nie, no bez jaj, to też nie jest jakieś... To nie jest też kurna do minus 8 stopni. O! Oho, dobra. To już wtedy się trzeba być uważnym. To już wtedy jest jakby. To już jest wtedy trochę bardziej temat skomplikowany. Przycia, poczekaj. Czy ja to mogę wyciągnąć tak, w ten sposób, czy nie wyciągnę tego w ten sposób? Zajrzyj do kabiny. Będę tu mógł wejść jakoś, czy nie bardzo? O kurde, wszedłem do tego. Padłem, ten, dobra. Może z drugiej strony. Trzeba do tego dostać. A, dobra, dziewczę. A nie, okej, okay, dobra. Ostrzeganie, dobra. Aha, czyli wkrętaleczka jednak. Czyli co, że temperatura spadła do minus 8, tak? No to... Kurde, nie wiem, czy to jest takie... Znaczy wiecie, aż takie real. Nie wiem, czy to aż będzie takie real, że faktycznie przy tych minus 8 to tam nie mogli lecieć. No nie wiem, znaczy nie wiem, no wiadomo, że to... Kurde, dobra, aż tak się bardzo nie znam na tym, ale... Ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Dobra. Czekamy, wskazóweczkę ułożymy. Doktor w śpiące. Nie, no to z tym doktorem to... To tutaj według mnie... Nie, nic nie będzie. Nic tutaj takiego nie będzie, co by miało wpłynąć na tą katastrofę. Cieszę po ducha winny człowiek i po prostu awaria sprzętu. Nie wierzę, że coś jeszcze tutaj może być. W ogóle fajnie odzorowany panel. Nie. Spoko. No i co? Awaria tego, tak? No, nic innego tu już tam nie wyjdzie. System ogrzewania był uszkodzony przez 6 miesięcy. Temperatura w kabinie spadła poniżej 0. Bez odpowiedniej odzieży. Dłuższe przebywanie w kabinie groziło wytarki. Potter. Dobra. Książka usterek. Sprawdźmy jeszcze. Technical lock, tak? Czy gdzie to tutaj sprawdzić? Księga lotów, czyli flight. Pilot flight lock. Coś szwankuje w maszynie, ale nie powiedział co. Napisał LA, tak? Nie, no nie ma. Nie zgłosił awarii, więc jakby no co. Tutaj nie za wiele możemy się dowiedzieć. System ogrzewania nie działał, Olek nigdy nic nie mówił. To nie jest system, który należy regularnie sprawdzać. Skoro pilot nic nie mówił, to nie sprawdzałem. Co jest napisane w tej książce, już wiem. Władimir latał wyłącznie na krótkich dystansach. Loty trwały po 20 minut. Ani pilot, ani pasażerowie nie zdążyli zamarznąć, jak lądowali. Dlatego nikt nie zaportował usterki. No i dobra, no to co? Ustalamy przyczynę usterki na naszej tablicy, doktor w piątce. To nam tutaj odpada wszystko, zamach też nam odpada, brak paliwa nam odpada, system ogrzewania. Tak, wada systemu, no jeszcze tutaj mechanik odpada, ale jak najbardziej
Więc potrzebna awaria. Dobra. Po przeprowadzonym śledztwie najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zasięcie pilota za sterami. Taki przebieg zdarzeń sugeruje zapis czarnej skrzynki. Przyczyną zasięcia była awaria systemu ogrzewania w kabinie pilota. Temperatura spada do minus 8 stopni Celsjusza, przez co pilot dostał hipotermię. Awaria nie została wcześniej wykryta, gdyż przez ostatnie 6 miesięcy latał samolot na bardzo krótkich trasach. Temperatura nie zdążyła aż tak odczuwalnie spaść w trakcie krótkich lotów, przez co pilot nie zgłaszał sterki. Władimir Buchacz został zaoperowany przez innego neurochirurga, zabieg zakończył się połowicznym sukcesem, krwiak udało się usunąć, ale nastąpił trwały paraliż lewej strony ciała. Oligarcha prawdopodobnie do końca życia będzie się poruszał na wózku inwalidzkim. Doktor Kohler. Niestety podczas katastrofy doznał poważnych odmrożeń rąk, co wykluczyło go z możliwości dalszego prowadzenia zabiegów chirurgicznych. Porzucił praktykę lekarską i został wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Los Angeles. Od czasu wypadku dużo więcej czasu poświęcił swojej rodzinie. Mechanik Boris. Ze względu na brak maszyny, oligarcha został zwolniony z pracy, jednak szybko dostał pracę jako mechanik w jednej z komercyjnych linii lotniczych. Chwali sobie nową pracę, a jego przełożeni doceniają jego wiedzę i doświadczenie. W życiu pozostałych osób nie zaszły znaczące zmiany, jednak katastrofa na długie lata zostanie w ich pamięci. Ten tekst na końcu jest po prostu zawsze złoty. No i dobra, rozwiązaliśmy kolejną zagadkę. No i fajnie. Fajna pozycja, naprawdę taka fajna. Fajna. No i co? Kolejna przygoda będzie na tajemniczych Bindgach, ale to już w następnym odcinku. Serdecznie dzięki. Dobra, trzymajcie się, hej.